Janusz Życzkiewski, kłaniam się Państwu i zapraszam na dzisiejszą rozmowę dnia. A naszym gościem jest pan Adam Andruszkiewicz, sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa. Spotykamy się z okazji konferencji, która jest zorganizowana przez Kostrzyńsko-Słubicką specjalną strefę ekonomiczną. No prosto z tej konferencji tutaj do studia TVP w Gorzowie przyjeżdża pan minister. Ta konferencja poświęcona energetyce. Silna energetyka filarem bezpieczeństwa Polski. To takie wrażenie na gorąco, jak będzie pan wspominał udział w tym wydarzeniu. Ja każdą wizytę w województwie lubuskim, zwłaszcza w Gorzowie Wielkopolskim, wspominam bardzo dobrze. Lubię to województwo, to jest piękna ziemia. Ale mówiąc zupełnie już sensownie, merytorycznie w zakresie pytania pana redaktora, myślę, że to było wydarzenie, które z pewnością przybliży nas do bardzo konstruktywnych wniosków, jeśli chodzi o energetykę w państwie polskim. To jest ważne, że to są wydarzenia, które można powiedzieć są ponadregionalne. To nie było wydarzenie stricte takie wojewódzkie, można powiedzieć lokalne. Mieliśmy całą paletę gości, począwszy od nagranego wystąpienia pana premiera Mateusza Morawieckiego, dedykowanego właśnie tej konferencji, ministrów, parlamentarzystów, tak, szefów spółek Skarbu Państwa, tych centralnych. Więc to jest niezwykle ważne, że tego typu inicjatywy, które przybliżają nas do konstruktywnych wniosków, jak ma wyglądać jeden z najważniejszych obszarów każdego państwa, jakim dzisiaj jest obszar energetyki, odbywają się także, można powiedzieć, w Polsce lokalnej, nie tylko w stolicy Polski. Więc mówimy o rozmowie, o pewnym dialogu, który w tym momencie toczy się także w Polsce, pewnej debacie i dyskusji uwrażliwiającej w tym ważnym obszarze. No i tu nasuwa się jedno podstawowe pytanie. Czy Polska jest bezpieczna energetycznie? Zdecydowanie tak. Dzisiaj jesteśmy bezpieczni energetycznie i trzeba to powiedzieć, że jest to zasługa rządu Prawa i Sprawiedliwości, zważywszy na fakt, że od momentu przyjęcia steru przez naszą formację staramy się robić wszystko, żeby tak jak brzmiała właśnie dzisiejszy tytuł konferencji, tak żeby właśnie Polska była suwerenna, bezpieczna energetycznie. Dywersyfikujemy dostawy zarówno i ropy, i gazu do Polski. Tutaj przecież widzimy oczywiście chociażby sztandarową naszą inwestycję, czyli Baltic Pipe. Połączenie Polski z tymi złożami norweskimi, co powoduje, że nie musimy być uzależnieni, jeśli chodzi o import gazu ze strony rosyjskiego. Całe szczęście, że tą inwestycję przeprowadziliśmy, bo pamiętamy wszyscy, że jeszcze przed inwazją Rosji na Ukrainę, no niektórzy twierdzili, że po co, nie potrzeba, mamy kontrakty z Rosją, przecież ważne, tak? Ale absolutnie my na to nie baczyliśmy. I dzięki temu Polska jest w dużo lepszej dzisiaj sytuacji niż chociażby takie państwa jak Niemcy. Przypominam na przykład, że Niemcy sąsiednie przecież nie mają nawet gazoportu. My ten gazoportu tutaj niedaleko mamy. I to pokazuje, że jednak to strategiczne myślenie, jeśli chodzi o dywersyfikację, odnalazło pozytywne swoje zakończenie w tym, że możemy dzisiaj powiedzieć Polakom, że nie martwcie się o dostawy energii do swoich mieszkań, no nie martwcie się do przedsiębiorców o dostawy energii. No bez energii dzisiaj, panie rektorze, nic nie da się zrobić. To wszystko jasne. Gaz to podstawa, węgiel to podstawa w kontekście także polskich złóż, które są w dalszym ciągu przecież eksploatowane. No ale wiele mówi się także o OZE, wiele mówi się także o atomie. To są zupełnie nowe obszary, które w Polsce w kontekście także inwestycji czynionych przez kluczowe polskie spółki jest już realizowane. Tak, i to jest też niezwykle ważne, że na dzisiejszej konferencji właśnie w Gorzowie Wielkopolskim byli również ministrowie odpowiedzialni za te sektory. Był minister Ireneusz Zyska, który odpowiada w dużej mierze za odnawialne źródła energii. On o tym mówił i mówił, że w Polsce sukcesywnie udział OZE w tym miksie energetycznym rośnie z roku na rok. I to jest bardzo ważne. Był minister Mateusz Berger, który również odpowiada za tą infrastrukturę krytyczną, strategiczną, także politykę jądrową naszego państwa. I tu widzimy, że przecież przeprowadzamy już pierwsze umowy na, można powiedzieć, takie najnowocześniejsze elektrownie jądrowe w naszym państwie, które będą realizowane między innymi z partnerami amerykańskimi. I to też jest pewna gwarancja tego, że Polska wejdzie w tę energetykę jądrową, energię czystą, to jest niezwykle ważne, bezpieczną, to trzeba podkreślać, bo ja wiem, że będzie oczywiście działała taka pewnie dezinformacja czasami gdzieś w przestrzeni informacyjnej. Ale chyba PR w tej chwili wokół atomu jest dużo lepszy niż jeszcze 20 czy 30 lat temu. Całe szczęście. Zawsze on nas pewnie będzie pokutował ten cień czarnobylski, który gdzieś tam był, ale pamiętajmy, że dzisiaj elektrownie jądrowe są budowane zupełnie w innej technologii. To nie ma nic wspólnego z tym przestarzałą sowiecką technologią, która była. SMR-y to są przecież nowoczesne rozwiązania i takie modułowe, które można w sposób bezpieczny w wielu miejscach w kraju
Dokładnie. Zainstalować. O tym Orlen nie tak dawno informował. Tak, dzisiaj to również był właśnie członek zarządu Orlenu. Wszyscy ci goście przyjechali na zaproszenie dyrektora Jarosława Porwicha, za co także jemu dziękuję, że działa bardzo mocno na rzecz ziemi gorzowskiej. I to pokazuje, szanowni państwo, że tego typu fora i tego typu spotkania i wnioski, które my wyciągamy, przekładają się na realne, codzienne życie mieszkańców, także ziemi lubuskiej. Bo to jest czysta energia, to jest bezpieczna energia, to jest zapewnienie dostaw pomimo bardzo ciężkich czasów energetycznych, ale również chociażby paliwo na stacjach. Pamiętamy, jak wybuchła wojna, panie redaktorze, to niektórzy twierdzili, że trzeba jechać na stację, wykupować wszystkie paliwo, bo go zabraknie. Panie ministrze, dzisiaj na terenie ziemi lubuskiej przebywa Donald Tusk. On przyjeżdża tutaj w ramach cyklu, który Platforma Obywatelska organizuje w różnych miejscach kraju, opowiada o swoich planach, no i także odnosi się do tego, w jaki sposób funkcjonuje rząd, który pan także reprezentuje. Co by pan powiedział Donaldowi Tuskowi właśnie w kontekście bezpieczeństwa energetycznego i tego, w jaki sposób to bezpieczeństwo było zaopiekowane w czasach rządów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego? No niestety, panie redaktorze, jedną z pierwszych decyzji pana Donalda Tuska po zwycięstwie wyborczym w 2007 roku był zwrot w kierunku Moskwy. Pamiętamy słynną wizytę w Moskwie, gdzie u boku Władimira Putina Donald Tusk ogłaszał, że trzeba dążyć do dobrych relacji z Rosją. Owocem tego były podpisywane później niekorzystne chociażby kontrakty na dostawy gazu do Polski. Wtedy nawet Bruksela musiała ratować Polskę przed tymi nieszczęśliwymi dostawami, bo Platforma z PSL-em musieli nas uzależnić od dostawy rosyjskiego, od dostaw rosyjskiego gazu do 2037 roku. Proszę, ile jeszcze lat byśmy byli uzależnieni od teraz kaprysów mordercy Putina? No to by było straszne chyba dla nas wszystkich, a na szczęście to się nie udało finalnie. Dzisiaj Polska jest bezpieczna, jeśli chodzi o dostawy gazu. Ale jeśli chodzi chociażby o budowę Baltic Pipe, ja również pamiętam, jak Donald Tusk był pytany o tego typu pomysły, żeby budować polski gazociąg w kierunku północnym, to on mówił, że mamy ważne kontakty z Rosją, więc tego norweskiego gazu nie potrzebujemy. To jest dosłowny. Za dużo nie potrzebujemy, tak się wyraził dosłownie, żeby było precyzyjnie. Więc myślę, że Donald Tusk absolutnie nie jest autorytetem. I notabene, kiedy odwiedza ziemię lubuską, myślę, że bardzo fajnie, żeby porównać proste dane, jak wyglądały chociażby wskaźniki bezrobocia zarządu Donalda Tuska na ziemi lubuskiej, jak wyglądały dzisiaj. Myślę, że pod rządami Prawa i Sprawiedliwości pewnie są dużo niższe te wskaźniki, ale również jeśli chodzi o wskaźniki inwestycji. Dzisiaj na tym forum było wielu samorządowców, z którymi rozmawiałem. Oni mówią wprost, że takich środków na inwestycje jak dzisiaj oni po prostu nie utrzymywali w czasach rządu Platformy i PSL-u. To także jest ważne, bardzo ważne. Nowe drogi, widzimy, jak jeździmy po województwie lubuskim, tak? Nowe miejsca pracy, nowe technologie. Oczywiście jest jeszcze wiele do zrobienia, ale myślę, że Donald Tusk powinien przede wszystkim wytłumaczyć ze swoich złych rządów, jeśli już tutaj przyjeżdża. Tak, ale Donald Tusk i Platforma atakują na przykład polski rząd i działania Ministerstwa Rolnictwa. Wiem, że to akurat nie jest obszar, którym pan minister się zajmuje. Niemniej właśnie w kontekście tej szczególnej grupy, no w tej chwili wiele na ten temat mówi, także już te słynne schabowe gdzieś pojawiły się w debacie publicznej wcześniej, kwestia zboża. No i tutaj także jakby odpowiedzi ze strony rządu są jednoznaczne. No mi się wydaje, panie redaktorze, że w tych wszystkich atakach, które mają miejsce, niewątpliwie mamy kryzysy dzisiaj, tak? Ale trzeba wyjść w tej dyskusji od źródła tego kryzysu. No, jeśli mówimy o kryzysie inflacyjnym, który dotyka całą Europę, a zwłaszcza jej wschodnią część, jeśli mówimy o kryzysie zbożowym, który dotyka no, całą wschodnią Europę, można powiedzieć, to źródłem tego kryzysu nie jest Prawo i Sprawiedliwość, a jest rosyjska wojna na Ukrainie. Ale przedstawiane jest to w taki, a nie inny sposób. No i mnie to bardzo boli i martwi jednocześnie, ponieważ ja rozumiem oczywiście konkurencję polityczną. To jest demokracja, są wybory, naturalnie, że się z sobą rywalizujemy, ale z drugiej strony usprawiedliwianie w ten sposób Władimira Putina, jego działań, zgrzeszanie, mówienie Polakom, że inflacja to jest wina Prawa i Sprawiedliwości, a nie Rosji, mówienie o tym, że napływ tego zboża, no przepraszam bardzo, skąd to zboże się nagle wzięło? To się tutaj, nie wiem, UFO je przywiozło tak nagle do Polski bez podtekstu? No nie. Ono tu się wzięło dlatego, że Rosja zablokowała porty ukraińskie chociażby na Morzu Czarnym przez pewien czas. Tak? Były zamknięte te drogi przewozowe, które zawsze były naturalnie otwarte. I teraz to zboże zaczęło przez Polskę płynąć, żeby udrożnić chociażby możliwość dostaw do Afryki Północnej. Dlatego właśnie, że Rosja rozpoczęła bandycką wojnę na Ukrainie. My się z tymi kryzysami mierzymy, ale w przeciwieństwie do rządu pana Tuska, my te kryzysy, w cudzysłowie mówiąc potocznie, bierzemy na klatę. Jesteśmy w stanie szybko podejmować decyzje, twarde decyzje, trudne decyzje, ale także proponować rozwiązania, chociażby dopłaty dla rolników. Przeskupię dzisiaj zboża, tak? Natomiast ja pamiętam, że rząd Platformy Obywatelskiej, kiedy był kryzys, znacznie mniejszy, ale był, no to wówczas nie było aż takiego wsparcia absolutnie dla Polaków, dla firm i tak dalej.